jako że rozmawiamy teraz o samochodach, korzystając z okazji, chciałem zapytać pana, czy może pan zdradzić, jakim aktualnie autem się pan porusza? Aktualnie poruszam się Audi A6. A można wiedzieć, czym się pan kierował przy zakupie? W sumie to kierowałem się chyba znajomością sprzedającego, ponieważ planowałem w sumie kupić inny samochód, trochę mniejszy, jeździłem wcześniej Golfem 3. Tak więc planowałem kupić Golfa w sumie, coś w tej klasie, ale znajomy sprzedawał Audi w dobrym stanie, w dobrej cenie i tak się złożyło, że kupiłem Audi właśnie. Rozumiem, a czy bywał pan może samochodem za granicą, czy zauważył pan ewentualnie jakąś różnicę w kulturze jazdy Polaków i obcokrajowców na wschodzie, na zachodzie? No cóż, no jak jeżdżę samochodem, to raczej na zachód. Byłem kilka razy, prawda, daleko nie mamy do naszych sąsiadów, na przykład w Niemczech. No wiadomo, tamta kultura już jest troszkę wyższa i to już od kilku ładnych lat, prawda, jak tam się jedzie, to jednak widać tą kulturę, przepuszczanie się na światłach, trochę szybsze z tych świateł też ruszanie, bo jednak każdy gdzieś się śpieszy też. No myślę, że też tutaj warunki, prawda, drogowe, czyli powiedzmy autostrady, czy lepsza nawierzchnia drogi też ma duże znaczenie, więc tutaj na pewno zostajemy w tyle, ale myślę, że się uczymy, widzimy, że trzeba sobie nawzajem pomagać na drodze, że nie należy się denerwować na innych użytkowników drogi, tak więc myślę, że się uczymy dość szybko. A jak długo pan ma prawo jazdy? Ja mam prawo jazdy już 6 lat, tak więc... Czy jakieś porady dla kierowców mógłby pan udzielić? No cóż, myślę, że przede wszystkim spokój jazdy, nie denerwować się na innych, wyjeżdżać trochę wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, aby spokojnie dojechać do celu bez nerwów. No to chyba tyle, też jestem młodym kierowcą w sumie, więc nie chciałbym tutaj się wymądrzać. Myślę, że takie podstawowe, spokojna jazda przede wszystkim i tyle. A czy zdarzyły się panu jakieś może ciekawe sytuacje związane z jazdą samochodem albo postojem? Myślę, że najciekawsze sytuacje zawsze są z panami policjantami jednak. Tak więc myślę, że tutaj większość kierowców już przeżyła te ciekawe sytuacje. Myślę, że codziennie zdarzy się coś nietypowego, jakieś uniknięcie jakiejś stuczki, czy jakaś sytuacja na drodze, ale myślę, że na takiej sytuacji, o której można by to opowiadać, chyba jeszcze nie miałem.